A jednak to prawda. To, o czym spekulowano od dawna, potwierdziło się. Już wiadomo, kto zastąpi Michała Szpaka, 30 litrów, w fotelu jurorskim The Voice of Poland. I tu chyba obyło się bez zaskoczeń. Jego miejsce zajmie znana polska wokalistka. Michał Szpak na fotelu jurora The Voice of Poland zasiadał przez ostatnie 4 sezony muzycznego show. W 2 z nich zwycięstwo zanotowali jego podopieczni, Marta Gałuszewska, Sprawdź, oraz Krystian Ochman, Posłuchaj. Dla fanów wokalisty nie mamy dobrych informacji. To już pewne, Michał żegna się z programem. Wiadomo już także, kto zajmie jego miejsce w kolejnej, 12 edycji The Voice. Jak podaje serwis Plejada, będzie to Sylwia Grzeszczak. Osoba związana z produkcją zasugerowała, dlaczego podjęto decyzję o wykluczeniu Szpaka z grona jurorów. Ordynarne demonstracje polityczne w wykonaniu niektórych gwiazd źle wpływają na poziom programów rozrywkowych. Muzyka ma łączyć, a nie dzielić, bo tego oczekują widzowie. Zapewne nawiązywano do faktu, że kilka miesięcy temu Michał Szpak wystąpił w happeningu zorganizowanym pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Wtedy rozpoczęła się dyskusja nad przyszłością wokalisty w TVP i dla wielu było jasne, że nie rysuje się ona w kolorowych barwach. Sylwia Grzeszczak za Michała Szpaka w The Voice of Poland. Z kolei Sylwia Grzeszczak pojawia się na koncertach organizowanych przez TVP. Ostatnio wystąpiła w widowisku poświęconym pamięci i twórczości Krzysztofa Krawczyka. Jak przeżyć wszystko jeszcze raz, The Best of Krzysztof Krawczyk. Zaśpiewała m.in. lub przez publiczność piosenkę Były było tak, Sprawdź. Już od jakiegoś czasu spekulowano, że to właśnie wokalistka może dostać angaż w The Voice of Poland. Mówił o tym informator Faktu. Sylwia w rozmowach z produkcją programu dała znać, że jest gotowa zasiąść w czerwonym fotelu jurora. Uwielbia ten program i czuje, że jest już na takim etapie kariery, że mogłaby podzielić się swoją wiedzą z innymi. Cieszycie się z takiej zmiany?